Zrób sobie ekran dotykowy w każdym laptopie. Akurat to jest wersja 15,6 cala. Dzień dobry w kolejnych edutestach. A przed Wami dzisiaj prezentacja czegoś, co mnie totalnie zaskoczyło, ponieważ ostatnio stałem przed dosyć trudną decyzją zakupu nowego komputera i wiedziałem, że ma być to laptop, wiedziałem, że chcę laptopa 15,6 cali, chciałbym, żeby był szybki, pozwalał montować filmy w 4K i żeby był w ogóle na pewnym wypasie. Jednocześnie chciałbym, żeby miał możliwość pisania rysikiem, czyli żeby można było go na lekcjach wykorzystywać jako taki tablet do pisania, no, wygodnego, po prostu lepszy niż tablica interaktywna. No i szukałem, niestety nie znalazłem. Albo możecie mieć mocarnego kompa, ale bez bajerów, albo możecie mieć średniego kompa z bajerami. Ja niestety musiałem wybrać mocarnego. Ale co się potem okazało? Poszperałem trochę w sieci i w tym oto pudełeczku, już teraz wyjęte, przyszło do mnie coś, co tutaj ma napisane, tego wy to widzicie w odwróconym, w odbiciu lustrzanym, czyli zrób sobie ekran dotykowy w każdym laptopie. Akurat to jest wersja 15,6 cala. Tak więc w tym pudełeczku przychodzi do Was taka oto niepozorna beleczka, cieniutka. 15,6 cala, akurat na taki rozmiar, bo kupujecie to na 15,6, albo 14, albo 13,3 bodajże, czyli na konkretny rozmiar waszego monitora. I to jest opatentowana technologia, nazywa się Airbar, jak tu widzicie, o tak, o proszę, Airbar. Tylko znowu w lustrzanym odbiciu to widzicie. I tu jest taki laser, wylatuje sobie z tej wiązki, przykleja się to do monitora i po prostu Wam mówi, gdzie dokładnie paluchem jesteście. Do tego w zestawie przychodzi etui, do tego paseczka, jakbyście chcieli sobie go przewozić, i zapasowe magnesiki. Już Wam mówię, do czego te magnesiki się przydają. Także pokażę Wam teraz, prezentacja będzie, jak zrobić za pomocą tego ustrojstwa, przepraszam, tego, każdy monitor 15,6 na przykład cali monitorem dotykowym. Koszt na Amazonie niemieckim 380 zł. Airbar z wysyłką. Także patrzcie dalej, co się będzie działo. Test dotykowego każdego monitora. No więc dobra. Pierwsze użycie jest takie, jak Wam pokażę, bo ja już to po prostu zrobiłem, że jak już mamy tą naszą beleczkę, to musicie ją przyłożyć do swojego monitora i mniej więcej, tak tutaj są specjalnie takie kreseczki zrobione, mniej więcej na 3 mm od wysokości, to na początku były takie naklejki, bo tu jest magnes właśnie podwójny i zdejmowały się te naklejki i się właśnie przyklejało do monitora takie specjalne magnesiki, one są tu i tu u mnie. I one powodują, że znaczy musicie sobie właśnie na początku za pierwszym razem zainstalować jakby tą beleczkę, bo ją się odczepia po prostu, jak jej nie używacie. Czyli mniej więcej przykładacie sobie do monitora, tak żeby wyrównać te kreseczki tutaj i mniej więcej 3 mm od wysokości monitora macie to przyłożyć. I tak mocno wtedy przyklejacie i te magnesy, te zewnętrzne Wam zostają na monitorze, nie? I teraz Bayer polega na tym, że oni nawet wymyślili taki patent, bo to jest chyba bodajże szwedzka firma, że ten kabel ma właśnie 3 mm grubości, więc jak ktoś by chciał sobie dopasować, ja sobie to zrobiłem samodzielnie, więc nie potrzeba jakiejś potrzeby kolejnych osób, to tutaj dokładacie sobie ten kabelek i wiecie mniej więcej, ile to jest te 3 mm, nie? O, czyli tak, żeby to było. No i teraz tak, jak już macie, on się instaluje sam na Windowsie 10, także pamiętajcie, że to jest do Windowsa 10, z Maciem bodajże trochę gorzej pracują, więc tu taka uwaga na przyszłość. No i wkładacie sobie do USB. Tyrydydy, zainstalowało się, on już ma zainstalowane sterowniki. I uwaga, czary mary, nagle wasz komputer stał się dotykowy. Jeszcze raz Wam udowodnię, że bez tego, jakby patrzcie, mogę sobie wchodzić w menu, odpalać sobie Painta, zrobić nowy i proszę bardzo, nie wiem czy to widać, ale chyba widać dobrze, że rysuję. I mogę sobie narysować, zmieniam sobie kolor i tak dalej, więc wszystko styka, nie? Każda powierzchnia będzie działała, czyli na przykład możecie to robić równie dobrze długopisem. Proszę, tylko trzeba trochę mocniej przydusić. Ja mam takie specjalne rysiki gdzieś odłożyłem, a teraz już nie mogę znaleźć. Do... To, o, nie, czekaj, nie ten. Dobra, nieważne. Do telefonów też działa. Ale na palcu powiem szczerze, najlepiej działa. Także pisanie, zaznaczanie, spokojnie, jakbyście mieli dotykowy ekran. Żeby Wam udowodnić, że, nie, że to nie jest żadna ściema, to uwaga, teraz odłączę sobie USB. Tu. Zdejmę belkę. Nie, bo widzicie, te magnesy zostały, belkę można sobie schować do torby z laptopem. No i niestety laptop już nie jest w żaden sposób dotykowy, więc sorry bardzo. Także taka beleczka, Airbar, 380 zł.
powoduje, że każdy komputer 15,6 cali akurat, bo to jest właśnie pod ten rozmiar, możecie sobie zrobić komputerem dotykowym. Minusy, od razu Wam mówię, nie da rady pisać w tym dokładnie. W sensie takim ja myślałem, że będę mógł sobie robić notatki, ale jak widzicie, precyzyjne pisanie nie, ale jakiekolwiek zaznaczanie, on w ogóle z jakiejś odległości już widzi ten mój dotyk, więc on go rozpoznaje z jakiejś tam odległości. Chciałbym zrobić jakiś nowy. Nie zapisuj. Ale po całym jakby menu komputera możemy się spokojnie, widzicie? Możemy sobie spokojnie się przemieszczać. Tak jakby był w trybie dotykowym włączony. I to wszystko jest nawet całkiem precyzyjne, jeżeli chodzi o samo sterowanie. Mogę sobie, belkę w dół mogę sobie wdusić. Nawet tak daleko na monitorze, jak na samej górze, chociaż belka jest na samym dole. Można sobie to zrobić. Ja jak kupicie to, to sobie wejdźcie sobie na stronę air.bar i pobierzcie sobie nowe oprogramowanie do tej belki. Ono wtedy jest bardziej precyzyjne niż wcześniej. O, teraz mam jakąś straszną pikselozę, bo jest mocno powiększone, nie? No i jak widzicie, śmiga. Czego chcieć więcej? Komputer dotykowy nagle za 380 zł, taka dostawka. No, to tyle. Jeżeli chodzi o to, jak zrobić komputer dotykowy za niewielką kwotę, a może Wam się to przyda na lekcjach. Także pozdrawiam Was serdecznie, z tej strony mówił Pan Belfer. Najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Do zobaczenia w następnych edutestach. Hej, cześć!